niebieski dołączaj! Więcej, więcej! Dobra, a więc witajcie w kolejnych przygodach w Red Alert Remastered kampanii Aliantów. Ostatnio udało nam się obronić konwój, który gdzieś tam przez Polskę przejeżdżał, bardzo ważne tam rzeczy dla Polaków, czyli pewnie pieniądze, wódka i kiełbasa. A teraz musimy wybrać tak naprawdę. Możemy jechać gdzieś do Ukrainy, tak na to wygląda, albo Lubelszczyznę, albo do Choroszczy. I wydaje mi się, że musimy. Musimy odbić nowego prezydenta Polski, czyli Krzysztofa Kononowicza z Białegostoku. On jest pewnie właśnie zamknięty albo A na Szkolnej, albo B w Choroszczy. Musimy ruszyć mu z pomocą. No i co powiedzą tutaj? Mam nadzieję, że jakiś medal dostanę, bo tam Stalin zawsze mnie klepał po plecach i że było fajnie, fajnie, a teraz co? Von Elsing tam się generał cieszy, Stravos jest smutny cały czas. Ty, nawet filmik, nie było gadania z nimi. Kwatery dowództwa lonowego 16, śliśle tajne, do dowódcy polowego A9, jestem A9, dzięki. Wywiad donosi o dużych ruchach Sowietów w twoim regionie. To pobliskie most, nie, mosty w Białymstoku są kluczami do postępów radzieckich wojsk. Zniszcz jak najszybciej wszystkie mosty, pomoże ci Tania. O, będzie agentka Tania. Mam nadzieję, że pod koniec będzie z nią randka, jak wszystkie opcje dialogowe wybiorę i będzie dobre zakończenie. Za wszelką cenę utrzymaj ją przy życiu. Kod potwierdzenia 2137, koniec transmisji. Czyli patrzcie, widzicie, nie możemy pokonać, bo tam też widzimy, mam nadzieję, że widzieliście na mapie, że już wbijają się coraz głębiej w Niemcy. Nie możemy powstrzymać ich na linii frontu, ale możemy przynajmniej odciąć ich od zaopatrzenia. I właśnie tak musimy działać. Mądrze, a nie silnie. Bo na to nas nie stać. Cicin! Artyleria. Nowa jednostka. Ślepy zaułek północ. A, to jest tak, to wszystko co widzieliśmy. Dobra. Takie suchary z pupy. Nie mam tu jakichś cheatów, suchary albo... O! On zniósł, w ogóle się zamienił w jakąś paczkę. Odstrzeliła go. Raczej G. Pamiętacie przycisku G? Będzie... O! Przecież to zbrodnia wojenna, nie wolno medyków przetrzymywać. Moglibyśmy wszystko wysadzić, ale trzeba go uratować. Przeżył. Pan medyk, mamy medyka nawet z czatu. Medyk, mam nadzieję, że jesteś dumny. Artyleria? Oj, lekarzu, ulecz się sam, niestety to nie działa. Polskę można trochę wysadzić, tu pewnie był właśnie tam z tyłu domek Krzysztofa Kononowicza. O, jest, nawet, patrzcie. O, i widzicie, też nie możemy niszczyć neutralnych struktur, nie jesteśmy barbarzyńcami jak to Ruscy. Oni mogli wszystko neutralne niszczyć. Dobra, czyli jest, mamy ulicę Szkolną 17, jest domek drewniany, mamy Boboli 10. Wszystko się zgadza na razie, tylko gdzie jest Krzysztof Kononowicz? Bardzo ważne. Jestem duchy. Dobra, tam się jedzie dalej. Do morza. O, ty! No nie, tym to nie, raczej nie rozwalimy. Pseudo desant. Zobaczmy, jak leczą medycy, bo on chyba magią uzdrawiającą, uwaga. Tak jest, anielskim chórem ją leczy. O. No. G. Czemu G nie działa? Uwaga. Jakby muszę je sam wyznaczyć cele, dopiero wtedy strzela, mimo że ma zasięg. Jaki ono w ogóle ma ten zasięg? Wieżyczka ogniowa, mamy C4, więc moglibyśmy to wysadzić, ale nie jest to do końca takie proste. Patrzcie, kolejny medyk i inżynier. Trzeba ich uratować. Czyli artyleria raczej nie wchodzi tutaj w grę. Ale w ogóle jak akcja, nie wysłali jedną artylerię. Te śmiechy. No, ale nie, bo tam wieżyczka ogniowa. Ale mój zmysł taktyczny podpowiada mi, że moglibyśmy na przykład wysadzić gdzieś tutaj coś artylerią na przykład, bo chyba ona... Potrafisz? No właśnie, ona nie potrafi. Ale artyleria rozwaliłaby płot i moglibyśmy zaatakować od tyłu. Nawet stąd. Teraz to przetestujemy. I właśnie, dziura. Przechodzimy i rozwala F5 może? Ruscy biegną. Kurde. Jakby wysadzić kolejną? Ktoś biegnie, biegnie. Artyleria właśnie, ty się schowaj, tu ktoś biegnie.
Medic moving out. Medic? Yes, sir. Oh. Jeszcze raz. Jakie ruchy robię. Znowu ktoś biegnie. Jaki zasięg! Powiedzcie, jaki tu jest sens. Raz to jest snajperka, a raz jest kurde gównem. Jak to działa, to ja nie wiem. Dobra. Spróbujmy ich tutaj wykurzyć jakoś. Żeby oni podleźli do mnie. Czy nie? Polskie oszustwa. Czyli mamy tutaj... Kto to może być? Meksik... Nie ty! Panie medyku. Zaraz drugiego ogarnie, będzie lekarz będzie leczył lekarza, jak w Overwatchu już nigdy nikt nie zginie. Lecz. Wysać ten płot. Czyli mamy Meksikano i Jan Łoś. Same tutaj legendarne postacie spotykamy na razie. A to można wysadzić? Ty! Cheaty! A wy? Nie, ja nic nie widzę, ja nic nie słyszę. Ciekawe w sumie po co ten inżynier. Znicz wszystkie mosty, okej. Okay. Dobra, jest. A to? Pieniądz. Tylko po co tak naprawdę? Wazę mógłbym w teorii zająć, ale teraz to ja robię bardzo fajną rzecz. Ty, w sumie mógłbym przejąć te koszary. Bo baza, ale baza nic... Aha. Nie może pójdziemy już sobie dalej. Inżynierem przyjmiemy koszary, co 2000 zł da nam trochę, że tak powiem, na rozruch. Może kilka żołnierzy uda nam się wyszkolić. A beczuszki? Czyli co można zrobić? 20 w sumie tych grenadierów mam w dupie, od tego jest, że tak powiem, artyleria. Żołnierze sporo będzie. Będzie! Okej. Tego się nie spodziewałem. V2 walnęła mi w kobietę. A, czyli trzeba wysłać baita. Czyli po to to było, że może... Dobra, dzielny żołnierzu Amiantów. Zostałeś bez szeregowiec anti-Ryan. Zostałeś wyznaczony na ludzki wabik. Patrzcie, on sobie idzie. Nie było tego, mrugnęliście, nic się nie stało. To wszystko było oszustwo. Zaraz, czemu się w ogóle wczytało? A, to są sekrety Red Alerta, nad nimi nie wolno myśleć. Proszę mi leczyć. Że na dole jest przejście? Można zwiedzić, zobaczymy co się stanie. Tu też może być przejście. Dzięki naszej super artylerii. Bo tu beczuszki, wszystkie beczuszki. Tam nieźle coś dupło. Faktycznie, coś tu jest. Dlatego tym się zajmą moje oddziały doborowe. Jesteście kontrol 1. Ile oni mają HP, nie? Trochę się to dziwne wydaje. I co tu jest? Jakaś taka ukryta baza Sowietów, ty. Faktycznie. A ten most mogłaby ona wysadzić, ale najpierw chyba bym chciał przez niego przejść. Jak ta moja armia? Ktoś biegnie z góry chyba, nie? Tak. Jeden grenadier. I tyle. Rozwalam jakiś... Skąd oni się biorą? Rozwalamy ten posterunek. Weź tę beczkę rozwal. Aż widzę, że tu tanie trzeba będzie wysłać, bo to nie ma sensu.
Kobieta uzbrojona, niebezpieczna. Buda nic nie przeżyje, wszystko co jest czerwone musi zginąć, radzieckie. Tfu, o! To skąd oni się tu wzięli? Tania pomoc? Złapali nas tu trochę nie wiadomo skąd. Dobra, no czy mieliśmy artylerię? Przedpotopowa technologia. Nie, dobra. Kurde, Rusy. Ty, zastanawiam się teraz, czy oni pojawiają się gdzieś naprawdę, są ukryci za drzewami, tak chamsko. Czy o co tutaj biega? Ty? Medycy leczą się szybciej niż oni są w stanie zabić. Zniszczymy te trzy mosty. I Białystok, ile jest ten mostów w Białymstoku? O właśnie, czołgi jadą teraz. Ty masz karabinki, tak? Bo... Okej, ciekawe, bardzo ciekawe. Chyba niekoniecznie tak. A co by było, gdyby go zignorować? Wysadzić jeden most? Jaki w ogóle bait, patrzcie na to i teraz go... nie, utrzymał się na moście. Co za oszust. To jest właśnie radziecka technologia, nie potrafi nawet jednego... Co teraz? Most wybucha i... jakby takiego sposobu jeszcze świat nie widział. Głupiego. A, tu nie działa pewnie ta wieżyczka. A, mi się przekonano. Tak, to jest to. Wszystkie mosty wybuchły. Białystok nie ma już mostów. Ale przynajmniej Kononowicz uratował się z Janem Łosiem. Cel uświęca środki. Tutaj głupota uświęca. O. Tak to nie wyglądało ani trochę. Gdyby tak było, to fajnie by było, gdyby ona mogła pływać. Tak jak w dwójce na przykład. Ruskie gamonie. Sami się rozwalili tak naprawdę. Oj, co to za łeb? Galeria, ukończ mi się. Ślepy zaułek. Faktycznie był ślepy. Tak ślepy, że rozwalił, że konwój radziecki został zatrzymany. No to niezła beka. Dobra, czyli jak widzicie, nawet taki głupi człowiek jak ja może skończyć taką pośledzoną misję jak tą. Zniszczenie mostów przy pomocy super agentki Tani Adams. Ale dziwne to było, strasznie dziwne. Zwłaszcza ten czołg jeszcze pod koniec, jakby jak miałem go wyprzedzić, to ja nie wiem. Ale to byłoby na razie tyle. 12 minut, czyli widzicie, coraz dłuższe te misje się robią, zwłaszcza tutaj z moim ogarnięciem starych gier. Dlatego dzięki za uwagę, cięcie i do następnego. Zobaczymy, co tym razem, jaka tajna operacja nas czeka, bo myślę, że zanim się obudzimy, to tak w połowie kampanii pewnie będzie przebudzenie, że będziemy próbować wyprowadzić kontratak, więc dzięki i cięcie.